Dzień dziewiąty. Modlitwy niewysłuchane. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jak mamy rozumieć to, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw? Przecież Jezus zapewnia nas i mówi: proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam. Na modlitwę warto spojrzeć również z takiej perspektywy, jako na swego rodzaju drogę. Drogę, która kształtuje nasz charakter. Poprzez modlitwę Bóg chce kształtować mój, twój charakter, sumienie, uczucia, emocje, sposób podejścia do siebie, do innych. I to jest klucz do zrozumienia tak zwanych niewysłuchanych modlitw. Możemy znaleźć takie cztery kroki na drodze trudnych, niewysłuchanych modlitw. Pierwsze, jeżeli modlisz się o to, co jest niewłaściwe, to Bóg mówi po prostu nie. Drugie, jeżeli jeszcze nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa, to Bóg mówi: wzrastaj, wzrastaj. Trzecie, jeżeli nie przyszedł jeszcze czas, aby twoja modlitwa została wysłuchana, Bóg mówi: zwolnij. I czwarte, jeżeli już jest ten czas, Bóg mówi: idź, 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 idź. W związku z tym, w temacie modlitw niewysłuchanych, co mogę zrobić, co ja mogę zrobić, gdy uważam, że moja modlitwa jest niewysłuchana? Pierwsze, polecam ci i zachęcam, znajdź czas, abyś mogła się pomodlić. Zainwestuj więcej czasu na modlitwę. Zainwestuj, aby zatrzymać się i pomodlić. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. To jest pierwsze. Drugie, proś Boga, abyś zobaczyła właściwą perspektywę, gdy się modlisz. Chodzi o to, że modlitwa pozwala nam na dostrzeżenie Bożego działania. Szczególnie wtedy, kiedy wydaje się, że już chcemy. Szczególnie wtedy trzeba więcej prosić Boga. Boże, daj mi mądrość i zrozumienie, abym spojrzała na swoje życie z właściwej perspektywy. To jest również przestrzeń do modlitwy. Potrzebujemy zrozumienia tego, co dzieje się z nami, z naszym życiem, wokół nas, z tym światem. To właśnie daje nam modlitwa. I trzeci krok, w jaki sposób przełamać tą passę modlitw niewysłuchanych, zamiast pytać się, dlaczego tak się dzieje, zacznij się pytać: Panie Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć? Co Ty chcesz mnie nauczyć przez to wydarzenie, które dzieje się w moim życiu? Dlaczego to wszystko mi się przydarza? Wiele osób zadaje sobie takie pytanie. A może zadaj sobie pytanie niejako z drugiej strony. Boże, daj mi zrozumieć, dlaczego to dzieje się w moim życiu. Pozwól Bogu, aby On kształtował Twój umysł, sumienie, zrozumienie siebie, zrozumienie świata. Bo sytuacje, których nie rozumiemy, sytuacje, które powierzamy Bogu i dajemy czas, aby On mógł działać, te sytuacje sprawiają, że wzrastamy. I na zakończenie dzisiaj chcę zadać Ci jedno proste pytanie. Zastanów się, czego nauczyłeś się, czego nauczyłaś się w trudnych sytuacjach Twojego życia, które powierzyłaś Bogu.